Nie masz końców, to zapraszam Cię na superkońcy.pl. Tanio, szybko, bezpiecznie, wiele metod płatności, wiele zadowolonych klientów, a z kodem Skydum 5% taniej, link w opisie, polecam. Siemano, z tej strony Skydum, witam Was w kolejnym odcinku z Kariery od Nowa. I na wstępie nowa rzecz w tej serii. Dużo osób pisało, żebym robił te kariery do samego końca, więc uznałem, że teraz robimy tak. Wy dobijacie 3000 łap w górę i ja wtedy robię karierę od początku do końca. Myślę, że taka umowa jest spoko. Tu macie jeszcze 5 najnowszych widzów, jeżeli chcesz mieć szansę tu się znaleźć, zostaw suba. A bohaterem dzisiejszego odcinka jest Ronaldo, wybrałem go z tych komentarzy, ale pamiętajcie, to grupa na Facebooku o tym zdecydowała. A teraz na szybko wylosujmy mu overall, możecie napisać czy dać inny przedział overalla na kole, na przykład od 40 do 60, a teraz może zacznijmy. No i mamy naszego Ronaldo, moim zdaniem wyszedł średnio do Virtual Fify, no ale no, ja bym zrobił pewnie gorszego, więc tutaj... Nie będę tutaj się mocno kłócił i lepiej przejdźmy do jego statystyk. Właśnie, czekajcie, teraz 58 overall oczywiście, bo tak się wylosowało. Oczywiście zaczyna w Cruzeiro, zaczynał jeszcze w innym klubie, ale niestety go nie ma w FIFA. I w sezonie pierwszym słabo się rozwinął, 60 overall tylko. No i niestety nie zagrał tutaj. 8 miejsce Cruzeiro. Przejdźmy do drugiego sezonu, 61 overalla, 18 lat, więc rozwój bardzo słaby. No słabo zaczyna nasz Brazylijczyk, ale zobaczymy jak będzie dalej. Tutaj 6 miejsce, więc Cruzeiro. Mimo to, że Ronaldo nie gra, to ten klub się rozwija. Sezon trzeci, widzimy tutaj 63 overalla, więc ten rozwój dalej jest bardzo słaby. Naprawdę dawno tak nikt słabo nie zaczął, dalej nie grał. 5 miejsce tego klubu. No i powoli musi myśleć o zmianie klubu, bo w 4 sezonie dalej nie zagrał, 65 overall, 20 lat, no i musi szukać czegoś nowego. 6 miejsce Cruzeiro. No i tutaj mamy oczywiście transfer. Transfer do Le Havre, niestety nie wiem czy dobrze to czytam, bo na necie naprawdę dziwnie to mówią, nie jestem pewien po prostu. Tutaj w sezonie 5 68 overall, więc już po zmianie klubu wygląda to nieco lepiej. Niestety awansu do Ligue 1 nie ma. Ligę, Jezu, Boże, co ja powiedziałem. Tutaj zagrał 36 spotkań, strzelił 10 bramek, 5 razy asystował, więc naprawdę bardzo dobry sezon. W sezonie 6 73 oceny ogólnej, 22 lata, więc naprawdę w Rosji, chciałem powiedzieć, we Francji się odbudowuje. No i zobaczymy jak będzie dalej po prostu. 14 miejsce Le Havre, będę tak czytał, no niestety. No nie umiem tego poprawnie przeczytać. 35 meczy, 12 bramek, 6 asyst, ocena, średnia ocena 7,0, więc naprawdę bardzo udany sezon. 78 overalla w 7 sezonie, 23 lata, statystyki naprawdę wyglądają fajnie. Myślę, że jego karta pod koniec będzie wyglądała cudownie, jak to dziwnie powiedziałem, ale to nieważne. Tutaj 32 spotkania, 9 bramek, 3 asysty, więc ten sezon był nieco gorszy. W sezonie 8 80 overall, 24 lata, więc ten rozwój będzie coraz słabszy niestety, ale Le Havre awansuje do Ligę, może tak ładnie będzie to brzmiało. 35 meczów tutaj rozegra, więc naprawdę ten zawodnik bardzo dużo gra w tym klubie i to jest chyba najważniejsze. I tutaj mamy Mistrzostwa Świata, nasz Brazylijczyk został powołany po raz pierwszy i zajęli tutaj 3 miejsce, zagrał w 2 spotkaniach i strzelił, asystował raz, chciałem powiedzieć dokładnie tak. No i mamy sezon 9, 83 oceny ogólnej, 25 lat. No i jednak tutaj nasz Brazylijczyk dalej się rozwija, to jest ważne. I tutaj wielkie zaskoczenie, Beniaminka, 6 miejsce, naprawdę tego nikt chyba się nie spodziewa. Tutaj aż 38 spotkań, 14 bramek, 9 asyst, ocena średnia 7,1 i karta wygląda coraz lepiej. I tutaj mamy jeszcze Puchar Ameryki Południowej, Boże, czemu ja ciągle to mylę, nie mam pojęcia. Tutaj zagrał 2 spotkania, strzelił 1 bramkę i raz asystował. No a cena średnia naprawdę bardzo dobra, więc tutaj we Francji naprawdę sobie radzi. Widać to w reprezentacji, widać to tutaj nawet, tutaj 85 oceny. Niestety na zespół spada. No i Ronaldo będzie szukał nowego klubu, bo mając 85 oceny raczej tutaj w drugiej lidze francuskiej nie będzie grał. Tutaj 11 bramek, 5 asyst. No i przychodzi nasz zawodnik do PSG za 45 milionów, więc kraju nie zmienia, ale drużynę zmienia na zupełnie lepszą. Sezon 11, 87 oceny ogólnej, no karta moim zdaniem wygląda bardzo fajnie, chciałbym ją zagrać w fucie. Tutaj PSG oczywiście wygrywa ligę, no tutaj raczej tego każdy się spodziewał, no w Lidze Mistrzów poszło już gorzej.
odpadli w ćwierćfinale. Tutaj 30 spotkań, 7 bramek, 1 asysta, więc w PSG no strzela trochę mniej. Sezon 12,87 oceny ogólnej, 28 lat, więc ten overall już niestety będzie spadał. PSG po raz kolejny wygrywa ligę. I tutaj niestety Ligi Mistrzów nie wygrywają, w 1/8 odpadli z Bayernem. A tutaj 20 spotkań, 9 bramek, 1 asysta, ale ocena naprawdę średnia jest bardzo wysoka. Tutaj mamy World Cup i wygrywa Brazylia. Finał z Portugalią, a nasz Ronaldo zagrał 4 spotkania i strzelił 2 bramki. No i mamy sezon 13, tutaj już na pewno overall spadał, 87 oceny ogólnej. Tym razem PSG o dziwo nie wygrywa ligi. Ligi Mistrzów również nie wygrywają, znowu odpadają w 1/8, tym razem z Manchesterem City. I tutaj 23 spotkania, 5 bramek, więc nasz Ronaldo coraz mniej strzela niestety, więc to jest bardzo słaba wiadomość. I tutaj mamy, nie wiem co tu się stało, ale Paragwaj wygrywa Puchar Ameryki Północnej, Południowej. Boże, ja nigdy się nie nauczę, czemu chcę powiedzieć jedno, a mówię drugie, naprawdę to jest niesamowite. Sezon 14, 86 oceny, więc tutaj już sami widzicie, że ten overall spada. Zobaczymy, jak spadnie, jak nisko spadnie. Tutaj PSG wygrywa ligę po raz chyba trzeci albo czwarty, nie jestem pewien. No PSG znowu odpada w 1/8, tym razem z Juventusem. I tutaj zagrał jedno spotkanie i to właśnie był ten sezon, wielkie zaskoczenie dla mnie, naprawdę ogromne. I przez to, że zagrał tylko jedno spotkanie, no musiał zmienić klub i zmienił ten klub na Chelsea, za 55 milionów tam przeszedł. I pierwszy sezon w Londynie, oczywiście jest to sezon 15, 85 oceny, więc niestety ta ocena spada. No powoli, powoli, ale będzie coraz szybciej. Sezon, Boże, miejsce trzecie Chelsea, tutaj mieli szansę na Ligę Europy, ale niestety nie wygrali w finale z Lazio. 25 spotkań, 3 bramki, 1 asysta, ocena średnia 6,5, więc no coraz mniej strzela nasz Brazylijczyk. W sezonie 16, 83 oceny ogólnej, 32 lata, więc to będą już końcowe sezony w tej karierze. 32 lata, to chyba już powiedziałem 3 razy. Szóste miejsce Chelsea, no i tutaj w Lidze Europy niestety tylko 1,16, więc no średnio, bardzo średnio. I tutaj 5 bramek strzelił, no karta już nie wygląda tak dobrze, bo te tempo naprawdę zaczęło spadać masakrycznie, no i raczej nikt by nią nie grał. Sezon 17-79 overalla, więc tutaj znacząco spadł ten overall. No statystyki coraz gorsze, Chelsea na czwartym miejscu, Lidze Europy po raz kolejny grali. No i znowu 1,16, tym razem przegrali z CSKA Moskwa, więc tutaj porażka totalna. No i tutaj już 16 spotkań, więc bardzo mało, no i będzie zmiana klubu. No i ten klub zmienia na Celtic, no w Szkocji tutaj już na starość raczej odszedł za 6 milionów i zobaczymy, jak sobie poradzi. No i tutaj sami widzicie, że tutaj już zakończył karierę, no niestety overalla dokładnego nie mogłem sprawdzić, ale wydaje mi się, że miał około 78. Zobaczycie karty zaraz, dokładną. Oczywiście Ligę Szkocką wygrywa Celtic, bo kto inny. Tak w sumie. I tutaj mamy śmieszną sytuację, bo Celtic trafił na Chelsea w 1/16 i tym razem to Celtic był gorszy. I tu statystyki nieziemskie, naprawdę piękny sezon, chyba najlepszy. Ale czas na podsumowanie osiągnięć z całej kariery. Pierwsze trofeum było w 9 sezonie. Wygrał wtedy Puchar Ameryki Południowej. W sezonie 11 z PSG wygrał Ligę Francuską i Puchar Francji. W sezonie 12 wygrał Ligę i Mistrzostwa Świata. W sezonie 14 po raz kolejny wygrał Ligę. W sezonie 17 wygrał FA Cup. A w sezonie 18 Ligę Szkocką, Puchar Szkocji i był najlepszym strzelcem tamtej ligi. A w całej karierze rozegrał 390 spotkań, strzelił 125 bramek i zdobył 37 asyst. A to by było na dziś tyle, pamiętajcie o zostawieniu lajka i subskrypcji, jeśli ktoś jest nowy. Piszcie, kto ma być w kolejnym odcinku, wpadajcie w linki w opisie. Mówi do was Skydum, więc na razie, cześć i czołem, yo!